Bo zacznę tak refleksyjnie, wydaje mi się, że nie będzie, oczywiście każdemu z Bydgoszczan i każdemu z Państwa życzę przynajmniej 150 lat życia, ale zacznę od takiej refleksji, że wydaje mi się, że nie będzie ważniejszej rocznicy dla naszych czasów niż stulecie powrotu Bydgoszczy do macierzy. I dlatego pozwoliłem sobie Państwa poprosić, korzystając z siły mediów, bo wydaje mi się, że bardzo ważne byłoby, żebyśmy ten rok 2019 potraktowali jako przygotowanie, przypomnienia ludzi, którzy w tym stulecie, w 2020 roku, warto ich przypomnieć. Po pierwsze, że trudno znaleźć lepszego adresata mojej prośby niż prezydenta miasta Bydgoszczy. I chciałbym też nawiązać w tej prośbie i w tym publicznym apelu. Uważam, że tutaj absolutnie, w związku z tym, że to jest najważniejsza rocznica dla Bydgoszczy, trzeba tutaj działać ponad wszelkimi podziałami. I dzisiaj też, w związku z tym, że dzisiaj pan prezydent organizuje też takie cykliczne spotkanie z parlamentarzystami, też chciałbym mu ten list i tą moją prośbę przekazać. Pozwoliłem sobie taki list otwarty do mieszkańców przygotować, a Państwo go oczywiście po konferencji również w wersji elektronicznej przekażę. Wydaje mi się, że trudno znaleźć lepszego adresata niż prezydenta miasta Bydgoszczy i po to, by powołać komitet honorowy obchodów stulecia powrotu Bydgoszczy do macierzy. I to jest pierwszy pomysł. Uważam, że w tym komitecie powinni się znaleźć przedstawiciele bardzo różnych środowisk, począwszy od środowisk społecznych, historycznych, ale też sportowych czy politycznych, tak żeby tutaj z góry nakreślić takie ramy, że działamy ponad wszelkimi podziałami, że każde wspomnienie i każda wiedza w każdym środowisku będzie cenna. No dla mnie, jako dla Fordoniaka, byłoby istotne, ale to jakby pozostawiam, uważam, że to nie jest kwestia do rozstrzygnięcia przeze mnie, tylko przez pana prezydenta, czy ewentualnie przez ten komitet, bo proszę pamiętać, że te 100 lat temu jednak mieliśmy dwa ośrodki miejskie, które teraz są Bydgoszczą, czyli mieliśmy i Bydgoszcz, i Fordon. Więc myślę, że, ale to jest moja sugestia, czy raczej charakter prośby, że gdybyśmy nazwali ten komitet, na przykład komitet honorowy, komitet powrotu Bydgoszczy i Fordonu do macierzy, ale to już jakby pozostawiam w gestii, jeżeli to ciało by powstało w gestii tego komitetu. Po drugie, chciałbym się zwrócić z apelem i z prośbą do szefów różnych instytucji, takich właśnie jak poczta, jak kolej, takich instytucji, które istniały, czy odtwarzały polskie instytucje w Bydgoszczy 100 lat temu, o to, żeby postarali się wykorzystać ten rok właśnie na to, żeby zobaczyć co mają w swoich zasobach, co mają w swoich archiwach. Tutaj oczywiście niezwykle cenna będzie pomoc ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, będzie niezwykle cenna pomoc ze strony archiwum. Pomyślałem sobie, że warto, no, jeżeli my nie przypomnimy chociażby tych nazwisk, a przecież to nie jest jakiś wielki, nie wiem, koszt, gdybyśmy w tych instytucjach na przykład przypomnieli te nazwiska choćby na jakichś tablicach, no to mam takie wrażenie, że jak nie zrobimy tego na stulecie, no to się potem już z czasem po prostu gdzieś tam rozpłynie. Gdyby ten 2019 rok udało nam się poświęcić na to, żeby tę jakąś wiedzę zdobyć, przypomnieć jakieś dokumenty, przypomnieć wszystkim nazwiska tych ludzi, którzy tą Bydgoszcz do macierzy przywracali, no to wydaje mi się, że to byłaby świetna okazja do tego, żeby w tym 2020 roku, kiedy będziemy świętowali, podjąć decyzję i przywrócić ten pomysł, który kiedyś się w Bydgoszczy pojawił, a chyba trudno o lepszą datę, i stworzyć Muzeum Historii Bydgoszczy. Thank you.